pokato. Ten. Witamy serdecznie. Mam nadzieję, że już dźwięk też jest włączony. Green City Live, odcinek drugi. Wczoraj był z nami Konrad Matuszewski, a więc jeden z naszych lewych wahadłowych obrońców bądź skrzydłowych. Dzisiaj jest drugi. Jakub Kieł, witaj Kuba. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych i czekałeś, ciebie Piotrek. Witam Kuba, czekałeś, że nazwę cię legendą klubu, żebyś to zdementował, tak? Ale widzisz, postanowiłem nie narażać się tak na sam początek. Tak, tak, szyderczo, wiadomo, szydera w piłce nożnej jest powszechna i nazywacie mnie tak specjalnie legendą. Natomiast oczywiście może to niektórych obrażać, no bo prawdziwe legendy warty nawet za mojego grania poznałem. Tak by był Alan Gamajama, czy Adrian Laskowski, czy Artur Marciniak, albo nawet bym prędzej nazwał Bartka Kiliby legendą warty, a nie mnie, gdzieś jakiś tam zwykły sobie grajek z Jarocina. No, Kuba, zawsze, prawda, tutaj dałeś o sobie już się poznać jako osoba bardzo skromna, więc wiem, że tobie nie wypada tak mówić, ale no jednak jesteś jednym z tych najbardziej doświadczonych zawodników obecnej kadrze warty i to nie takim doświadczonym, no tylko takim bardziej doświadczonym pod względem też tego, co przeżyłeś z nią, bo mało już jest tych zawodników, którzy pamiętają tę drugą ligę, później tę pierwszą ligę, czasy trenera Nemca, moglibyśmy tu pewnie godzinami wspominać, co tam się działo. No i ten status legendy pewnie się dopiero tworzy w jakimś stopniu, ale pewnie na stare lata, jak sobie usiądziesz, to pomyślisz jednak o sobie jako o takim przynajmniej ważnym zawodniku w historii warty. No to jeśli idziesz w tę stronę, no to też tutaj mogę odbić piłeczkę, że Adrian Lis jest bardziej osobą związaną z wartą i on jest większą legendą niż ja. Natomiast oczywiście tak, zdaję sobie sprawę, że wiele lat już jestem w warcie, że wiele z tym klubem po prostu przeżyłem i no z pewnością już to nieraz mówiłem, że ja będę po prostu kibicem już warty, bo gdzieś tam planujemy tutaj z żoną zostać cały czas w Poznaniu, więc z pewnością będę przechodził sobie, mam nadzieję, na drogę dębińską i oglądał w bliższej czy w dalszej przyszłości. Również mam nadzieję, że to się będzie już działo na drodze dębińskiej właśnie. Zaczęliśmy tak refleksyjnie, ale nie mogło być Kuba inaczej. Na początek jednak też na pewno podsumujemy sobie to, co się dzisiaj działo, bo ten program po części właśnie ma być takim podsumowaniem dnia. Mecz sparingowy, pierwszy w Sidę, wygrany z ukraińskim zespołem z Czerkasów. Wygrany chyba też w całkiem niezłym stylu, bądź co bądź. Jak byś podsumował to spotkanie z twojej perspektywy? No tak, na początek właśnie chcielibyśmy przeprosić za to opóźnienie, które właśnie wynikało z tego sparingu. Natomiast no, wydaje mi się, że początek był lepszy dla drużyny ukraińskiej. Gdzieś ten nasz pressing nie był tak skuteczny. Natomiast trener wprowadził kilka korekt. Już nawet samą zmianą Stefana Savicia po to wpuścił go, żeby ten pressing skorygował. No i to od razu dało się odczuć i druga połowa też już zdecydowanie wyglądała o wiele lepiej. I myślę, że na koniec gdzieś zasłużenie wygraliśmy z przeciwnikiem i to jest taki bodziec do dalszej, niestety znowu ciężkiej pracy, ale natomiast ciężko się przyjemniej pracuje, jak jakiś mecz wygramy. Który to jest twój taki obóz w Turcji? Albo zagraniczny obóz w twojej karierze? Zagraniczny to wszystko tylko z Wartą. Z Wartą. Mhm. Ale jeszcze wcześniej też miałeś okazję z Wartą być na jakimś obozie zagranicznym, czy te już ekstraklasowe obozy, trzy? Nie, z trenerem Niemcem byłem tutaj też właśnie, wszystko w tych samych rejonach. Na tych samych boiskach się praktycznie wszystko odbywało, tylko hotele były inne, nie? Wydaje mi się, że i pewnie styl pracy trochę inny też. Tak, wydaje mi się, że nawet chyba dwukrotnie byliśmy za trenera Niemca. Chociaż mogę się mylić, ale raz był Kerwansaraj chyba. I raz był Titanic chyba, więc musiało to być dwa razy. Titanic, tutaj pozdrawiamy oczywiście kierownika Karola Majewskiego, który bardzo dobrze wspomina czasy w Titanicu. Tak, tak. No. Pozdrawiamy kierowniku. I co? I teraz jesteśmy drugi raz też chyba, nie? Czyli już trzeci tutaj. Trzeci raz? No to piąty raz ja jestem w sumie z Wartą i ogólnie też. No, czyli już prawie dwa miesiące spędzone w Turcji na samych obozach.
Już parę słów po turecku potrafię powiedzieć. Jak jest... No to czas odbić piłeczkę, jakie jest wylubione tureckie słowo. Arkadasz. I co to oznacza? No, przyjacielu, bracie, coś w tym stylu, że... Masz dużo arkadaszy w Turcji już teraz? Po tym... Tak, Enisa Destana. Enisa Destana. Enisa też pozdrawiamy. Może szernąć ten odcinek, to na pewno się obejrzy. Biorąc pod uwagę właśnie, może jak tutaj tureckie. Jakoś przywołamy, to nagle nas będzie, nie wiem, 10 tysięcy osób wszyscy, oglądać albo wszyscy coś. Tureccy kibice nagle. Tak, nasi. No. No, mogłoby tak być, mogłoby tak być. Kuba, podsumowaliśmy to dzisiejsze spotkanie. Ty w nim dzisiaj z opaską kapitańską wyszedłeś na pierwszą połowę. Mateusz Kupczak zmienił cię później, zdjął z siebie ten obowiązek, a właściwie honor, no bo tak naprawdę, Kuba, ty już też sporo tych meczów jako kapitan Warty rozpoczynałeś. Tak, natomiast trzeba trochę tutaj sprostować, że zawsze ja byłem wicekapitanem. Tak. Czyli nie jestem tym takim typowym przywódcą, tylko gdzieś tutaj, tak jak wcześniej Bartka Kilibę zastępowałem. Szarą eminencją. Tak, tak. Jestem jak prawie z polityków, co steruję z tylnego siedzenia. Wicekapitan. Tak. Nie no, oczywiście żartuję sobie. Wiadomo, Kupi jest naszym kapitanem. Po prostu tak jak tak wychodzi, że jestem jednym z wicekapitanów, więc kolejny ja wypadałem, po prostu założyłem i tyle. A z kim jesteś w pokoju w tym roku? No, oczywiście, że z Kupim. No Kupiego raz zabarkał na obozie ze względu na kontuzję, której doznał. No ale wy, nie oszukujmy się, jesteście blisko, jeśli chodzi o ten staż Warcie, jeśli chodzi właśnie pewnie też poza boiskiem, jako współlokator w pokoju, daje radę Kupon? No oczywiście, że tak. No. Wydaje mi się, że gdzieś te charaktery mamy po prostu zbliżone do siebie i też wiekowo jesteśmy do siebie podobni. Młodzi. No, Mateusz teraz dwójkę dzieci, natomiast wcześniej miał jednego synka i ja też miałem jedną córkę i też te tematy są wspólne, więc wiadomo, że gdzieś no, dużo czasu ze sobą spędzamy i wszystko nam się jakby tak zazębia. Czyli nie sprawia kłopotów. Nie, absolutnie. Szukamy absolutnie. Tu kontrowersji po prostu, ale ani wczoraj nie, Mata, ani ty. Nie, no gdzie, no Kupi to jest 22:30, chłopak śpi. To jest złoty kumpel spokoju, no. A będziemy mieli tytuł teraz. Może być. Złoty chłopak. Kuba, jeśli chodzi o te obozy w Turcji, wczoraj pytaliśmy też o to Maty. Czym zajmuje się Kubak jakby w wolnym czasie na takich obozach? Nie pytaliśmy Maty, czym zajmuje się Kubak w wolnym czasie, tylko czym zajmuje się Mata, ale... No tak, po pierwsze to chciałem przeprosić, że jeszcze nie nadrobiłem, obiecałem ci, że nadrobię, natomiast no, nie było tak sposobności za bardzo. Co robię? No, wolnego czasu za dużo to nie ma co się oszukiwać. Grafik napięty jak plandeka. Pozdrawiamy tutaj wszystkich z piętra numer 5. Tak, trenerzy o to zadbali, żeby było co robić. Oglądają jak, nas chyba. No to pozdrawiamy trenerów. Tak. A jak już jest jakiś wolny czas, no to nie, no robię całkiem przyziemne rzeczy. No po prostu albo się regeneruję i gdzieś spędzam czas na odpoczynku, albo po prostu przeważnie to jest tak, że dzwonię do żony lub oglądam. Tu też panie ze żłobka pozdrawiam, oglądam, co moja córka robi w żłobku, mam taki podgląd. No i to mi jak Big Brotherze. Jak Big Brotherze, dosłownie, no ale tylko, uwierz mi, że nigdy tego... Small daughter. Nie, bardzo rzadko, nigdy, no. Robię to zazwyczaj po treningach, ale to jest maksimum raz dziennie, bardzo rzadko, w sensie o to chodzi. I jak jestem tutaj, to nie wiem, jakoś taką manię złapałem, żeby częściej na to patrzeć, bo po prostu poprawia mi to humor i czuję się lepiej. To też twoja córka... No tak naprawdę znana modelka, jeśli chodzi o Wartę Poznań. A tak, miała okazję tutaj z działem mediów brać udział w sesjach, tak? No wypada całkiem dobrze, na pewno lepiej niż ja. Nie, no panie Kuba, bez przesady. W ogóle dzisiaj taki dzień mamy, że rzeczywiście już ta sesja drugi raz jest wspominana też we vlogu, który wkrótce kiedyś wejdzie na nasz kanał na YouTubie, bo Żuraw też chodził dzisiaj po korytarzu w koszulce z tamtej sesji i też A, też czyli chcesz powiedzieć, że po prostu ukradł tą koszulkę. Jury, jak to oglądasz? Oddaj koszulkę. Nie, no mówię ci, masz czas do jutra. Nie, w tym materiale też będzie wyjaśnione, dlaczego Żura wciąż ma tą koszulkę i że nam bardzo, bardzo za to wszystko dziękuję. Kuba,
Jesteś, zanim przejdziemy do pytań od naszych widzów, które mamy tutaj chyba i mamy ich sporo, tutaj też jeśli chcecie, możecie sporo, je zadawać jest na czacie. Dobrze. Sześciu to jest okej, okay, nie? No jest okej, okay. Jak na mnie to dobrze. To chciałem ci jeszcze... To jest żona, mama, trenerzy? Tak, a nie, ale wiesz co, trenerzy chyba później, oni z odtworzenia oglądali. W sumie czasu nie mają teraz. Tak, mieli do mnie jakieś tam, nawet, no też pewnie będą mieli dalej... zaszłości, no pewne... Tłumacz się teraz. Tak, rozmawialiśmy tam o barwach, klubowych barwach i wiesz, jakie barwy mają w Igry Suwałki? Biało-niebieskie. No tak, właśnie i tak mówiłem o pewnych barwach. Rozumiem. Tak, i rozumiesz, Mata to człowiek, z którym można o takich barwach porozmawiać. No tak. No. Tak. O derbach nie będziemy rozmawiać na razie, porozmawiamy pewnie przy okazji. Chociaż te spotkania derbowe, no zawsze się jakoś pechowo omijały dość często chyba, nie? Wiesz co? Pamiętam, jak raz siedziałeś na trybunach na pewno. Trzy spotkania z sześciu chyba możliwych. Tak? Czy 7%. Siedmiu teraz? Siedmiu teraz. Czyli trzy, tak? Siedem chyba było. Mogło być, bo jeszcze wcześniej... No siedem było. Siedem było, więc ja zagrałem mniej niż połowę, no. I zawsze to była jakaś kontuzja była, tak zazwyczaj na ostatni dzień. No ostatnio pechowa, bo przecież... Tak. No to takie były same pechowe, że tak na dzień przed, nie wiem, dwa... Mniej więcej tak to się łapało, no. Doczekamy się tego gola Jakuba Kiełba w derbach Poznania? Człowieku, już nawet muszę strzelić normalnie, a później spokojnie. A kiedy się jest ostatniego gola? Pamiętasz? Ostatniego? Mhm. No z Krakowią jeszcze za trenera Tworka. No to rzeczywiście już to no. Troszkę czasu trwa. Trochę czasu trwa. Ale ostatnio też wyżej grałeś momentami w niektórych spotkaniach. Tak, no dostajesz to zależy... takie okazje. Tak, zależy od... Od tego, jakie zadania nam trener przydzieli, nie? Staram się tutaj być raczej konsekwentny w tym, żeby to wypełniać. Dzisiaj w trakcie tej transmisji wspominaliśmy o tym, że Warta Poznań tak naprawdę pod względem tych minutowych ma dwóch równorzędnych bramkarzy, bo zarówno Jędryk, jak i Adrian dużo grali naprzemiennie jesienią, ale wy w sumie macie z Konradem tak samo. Zarówno ty, jak i Mata. No uzupełniacie się, macie pewnie też inne predyspozycje, ale ta rywalizacja jest zdrowa. No, wydaje mi się, że Mata ma chyba więcej minut niż ja, tak obiektywnie, tak, chyba tak, no. No i co, no staram się go tam naciskać, nie? Wydaje mi się, że jak ja go mocniej naciskam, no to on jest przez to lepszym zawodnikiem, no bo nie chce się dać i ta nasza rywalizacja jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo zdrowa i bardzo potrzebna, no. Ja wiem, że jak dostanę na przykład ostatnimi czasy dostałem 20-15 minut, no to muszę po prostu wszystko zrobić, żeby jakiś plusik przy sobie zostawić i żeby natknąć jakąś naszą drużynę, żeby cokolwiek się zmieniło, no to wtedy wiem, że może dostanę 5 minut dłużej w kolejnym meczu. I będę step bliżej, by step. Tak, i będę bliżej do pierwszej jedenastki, nie? Więc wydaje mi się, że podsumowując to po prostu, że no dobrze, że taka rywalizacja jest między nami. Trzeci raz z Wartą w Ekstraklasie w Turcji. Mówiłeś, że pewnie jest piąty ogólnie. No ale też należysz do grona podróżników, większych, mniejszych. Tak jak dzisiaj też rozmawialiśmy o tym z Kopą. W Turcji też byłeś poza takimi obowiązkami typowo piłkarskimi i styczniowo-lutowymi obozami? Nie, byłem też jeszcze, teraz mi się przypomniało, że oprócz Warty też jeszcze byłem, ale to też było wszystko z piłką związane. Na typowych wakacjach w Turcji nie byłem jeszcze. Czyli jeszcze wszystko przed tobą? No, tak planowaliśmy z żoną właśnie, żeby teraz w czerwcu odwiedzić Turcję. Ze względu, że no, jest tutaj całkiem fajna pogoda zawsze. Stosunek cen do jakości też jest spoko. Natomiast nie podoba mi się troszeczkę, ale to już nie będę tam w politykę wchodził, co mi się tutaj nie podoba. No. Niech to zostawię taką tajemnicę. Wiemy, że rozmawiamy tutaj z przyszłym posłem Rzeczpospolitej Polskiej najprawdopodobniej, więc... Nie, absolutnie nie. Czekamy więc na pytania od widzów. Przejdźmy do nich teraz. Czy mamy jakieś z czatu? Jakbyś miał porównać Warty Poznań do jakiejś postaci z kreskówki, to jaką kreskówką lub postacią byś wybrał i dlaczego? Pozdrawiam serdecznie Ciebie i całą drużynę. Życzę z całego serca powodzenia. Ja tutaj powiem to pytanie, bo mogło być niesłyszalne ze strony Klaudii, ale pytanie brzmi następująco. Gdyby Kuba miał porównać Warty Poznań do jakiejś postaci z bajki bądź z kreskówki, kto to by to był? Dawno nie oglądałem tak bajek, muszę przyznać. Teraz się przeniosłeś na oglądanie Córki ze Żłobka, więc no. Tak, ale te... Córka też w sumie jakąś tam bajeczkę obejrzy już, ale to są, wiesz, takie typowe bajki dla takich...
Małych dzieci. Małych dzieci, tam, że to mnie za bardzo nie interesuje, ale pierwsze co jakiś trop, no to bym szukał motyw warty. To pierwsze to mi się kojarzy coś zielonego, nie? No to może nie wiem, jakieś żółwie ninja, pozytywne. O, albo Hulk? No Hulk też, no. Taki, ale żółwie ninja tylko bardziej pozytywne. Bardziej pozytywne, Hulk to jednak zawsze był, wiesz, byczek, a Warta nie zawsze była byczkiem, więc może... I grała drużynowo zawsze. No właśnie, więc może lepiej te żółwie pasują? Bojowicze żółwie ninja? Gdyby smurfy były zielone, to by do nas chyba pasowały tak dość mocno. Może tak, a że są niebieskie, to zupełnie nie pasują. No zupełnie nie pasują. Kolejne pytanie z czatu. W sumie mogę ci, Klaudia, przekazać mikrofon i zadasz osobiście. Może Kiełbik będzie kojarzył użytkownika, który działa pod przykrywką. Pytanie brzmi, jak docinka w tym roku, Jakub? Jak ten użytkownik ma na imię? Krzysztof Bąk. Czyli działa pod kryptonimem. Nie dał się. Docinka słaba w tym roku. To już nie te lata. Kolejne pytanie. Ten sam użytkownik, tylko już teraz zadając pytanie na naszym Instastory pod imieniem i nazwiskiem. Kto jest największym dziadem w drużynie? Krzysztof. Największym dziadem w drużynie, no nie wiem, czy on chciał mnie zahaczyć, że ja takim dziadem jestem. Chyba niekoniecznie, wiesz? No. Jak chciał, to się policzymy później. Rozeznawałem ostatnio się wśród tego, kto jest teraz największym dziadem od odejścia Jana Grzesika, którego pozdrawiamy. Janek był największym dziadem? Zdaniem pewnej grupy naszych zawodników. Ale typowali bardziej Kubę Bartkowskiego na przykład. Widzieli w twoim... Tomka Przykryla i w twoim współlokatorze też widzieli potencjał. Tak, no bo tutaj patrzą na zdecydowanie na... patrzą w PESEL, nie? Ale wydaje mi się, że właśnie do mojego kolegi... A ile Kuba Bartkowski od ciebie starszy? Kuba ode mnie jest 2 lata. Nie? A, to już ten, dobrze. Ale wydaje mi się, że tutaj też może chodzić takie sprawy, wiesz, boomerskie, to słowo już znam. Ja się od trenera Dominika Kubiaka. Tak, wszystko. Ja z człowiekiem są obcykane w tym świecie. Jesteś człowiekiem nowych mediów. Tak, i może chcieli zaczepić mojego kolegę z pokoju też. A? Można tutaj, tak. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj powiedziałeś o tej 22:30. Tak, no. Może tak być, może tak być. Może, wiesz, niekoniecznie chodziło o PESEL, nie? Może właśnie w tę stronę. Czyli jednoznacznie macie pokój boomerów. Co już ty powiedziałeś. A, to już ostre. Coś jeszcze mamy? Mamy coś jeszcze. Witam legendę klubu. Pisze użytkownik Oti. I pyta, czy po zakończeniu kariery piłkarskiej planujesz dalej zostać w Warcie, na przykład jako trener lub asystent? O. Jak się ten użytkownik nazywa? Jak go znam? Oti. To chyba nie znam. Ale Otiego pozdrawiamy, bo już był wczoraj na czacie. Aha. Jest jakiś stary. Czyli jednak tutaj coś chyba związane. Grający trener? Dużo, nie, no wiele czynników jest, na które ja nie mam wpływu. Nawet jeśli ja bym sobie założył, że taką ścieżkę bym obrał, to wcale nie jest powiedziane, że tak będzie. Natomiast gdyby się tylko zastanawiać nad tym, czy ja bym chciał być trenerem, no to nie jest łatwy kawałek chleba, bo po prostu widzę nasz sztab, widzę, jaka to jest ciężka praca, widzę, ile oni godzin poświęcają i nie wiem, czy się tyle godzin bym wytrzymał w takim rygorze po prostu. Bo jednak rzeczywiście, jak coś robić, no to wydaje mi się, że warto robić 100%, i oni z pewnością tak to robią, no. A nawet więcej pewnie. A nawet więcej pewnie niż te 100%. Tutaj trener Dominik jest idealnym przykładem, że więcej niż 100%. Może zachęcić trenera Dominika do przyjścia na nasz taras, bo... Tak, trenerze Dominiku, zachęcam do przyjścia na taras, to po pierwsze, a po drugie zachęcam o zadbanie o lepszą regenerację. Niech trener się lepiej wyśpi, niech trener zadba o siebie, bo trener też ma rodzinę, proszę też o tym pomyśleć. I to jest apel na serio. Mocne słowa Jakuba tutaj na tarasie. Chciałem ci, Kuba, spytać o taką wizję. Adrian Lis, trener bramkarzy, ty z Mateuszem Kupczakiem jako duet trenerski. Nie wiem, kto by do tego mógł być jako trener przygotowania fizycznego. To Kupi pasuje na fizycznego. Kupi? Przecież biega się. Mocny koń, nie? Przecież się nie zatrzymuje w ogóle. Robi po te 12-13 km. Ja nie muszę nigdy edytować grafiki.
grafiki ze szczegółowymi statystykami. Bo zawsze, no zawsze jest tak samo. Szczegółowych tak, grafik. Kubi z tego słynie, że jest po prostu powtarzalny, zawsze 12,5-13 wykręca, więc... Aczkolwiek chyba w porównaniu z naszym obecnym trenerem przygotowania fizycznego, to jest Kubi jest bardzo spokojnym człowiekiem też. Wydaje mi się, że tak może być, no. Dyplomatycznie. Próbuję cię tutaj na minę wpakować, a sam nie wpakowuję. Dobrze, czas na kolejne pytanie. Pan Dawid pyta, jaki był jego najlepszy mecz w Warcie? Mój najlepszy, no nie wiem, tak wiele ich było, że już ciężko wybrać. Myślałem, że się tu cofniemy do jakiegoś Wejherowa. Nie wiem czemu, ale w sumie jak tak pytasz jakieś tam wcześniejsze lata, to bardzo fajny mecz był i pamiętam, że mi się nawet spoko grało. To był właśnie z klubem Zadmorza, ale czy to była jeszcze Gwardia Koszalin wtedy? Możliwe, że grała Gwardia chyba. W drugiej lidze. Był tak, taki chyba 3-3, sezon, tam 2-2, 3-3. Był taki sezon, że była chyba Gwardia w drugiej lidze. Tak, no to bo pamiętam ten mecz, że ta drużyna Zadmorza, właśnie to chyba była Gwardia, że właśnie wtedy mi się tak spoko grało. A z takich... No tam jeszcze Takiego sezonu teraz, no to tak, nie wiem, no pierwszy mecz z Górnikiem Zabrze, tam co był u nas, nie ten ostatni, no to też to spoko mi się wydaje, że też mi się grało. Ten wygrany. Ten wygrany oczywiście, no. Ten, no, z tym Górnikiem chyba tak czyli najbardziej. Czyli ten najlepszy mecz w Ekstraklasie jeszcze po prostu przed tobą. No tak, tak, nie, oczywiście. Nie, no tak, w piłce nożnej raczej żyje się, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, nie? Raczej jest tak, wiadomo, że jakbyś ciągle słabo grał, no to nie możesz tak o tym mówić, ale gdzieś raczej jest tu i teraz w piłce nożnej często, nie? Więc warto się koncentrować na przyszłości. A tą przyszłość może jeszcze któryś z naszych kibiców cię zagaje, albo zagajecie cię ja, ale mamy dużo tych pytań chyba. Mamy również pytanie od zagranicznego fana. Pozwolimy sobie je przetłumaczyć. Jaki jest najlepszy grecki zawodnik, z którym grałeś? Powiedz tak. On dopiero przed tobą. Chyba właśnie taka odpowiedź by była najlepsza, nie? Że ten najlepszy zawodnik grecki, z jakim grałem, to chyba dopiero będę z nim grał, tak mi się wydaje. A że Dima, że Dima jest na razie jedynym, no to dobra, niech mu będzie. No. Niech mu będzie, że był najlepszym greckim zawodnikiem, z jakim grałem. Słuchaj, my dzisiaj się w ogóle tak zastanawialiśmy, jako że Dima no jest jednak twoim też partnerem z defensywy. Mhm. Tak się zastanawialiśmy dzisiaj z Kopą, bo uzmysłowiłem Kopie, że Dima jakby przejął numer od Roberta Iwanowa, czwórkę, z którą wcześniej Iwan grał. Czy ty myślisz, że coś trochę innych cech naszego kolegi z Finlandii też przejął? Nie, no to są zupełnie dwa różne charaktery, no przecież to nie można ich tak jakoś porównywać, mi się wydaje. Natomiast bardzo lubię Dimę, to jest taki pocieszny chłopaczek i ma spoko mentalność, taką widać, że południowca, że tak się mega mocno nie przejmuje. Taką szyderkę ma, mimo że jest bariera języków, w sensie wiadomo, że rozmawiamy po angielsku, ale... Lubi żartować bardzo i no dobrze się rozumiemy po prostu. Zawsze ja mu jakąś tam uszczypliwość daję i on mi na przykład, nie wiem, jak idziemy na obiad albo gdzieś, no to on coś tam musi głupiego powiedzieć, nie? Na przykład dzisiaj mi powiedział, że taką fryzurę przed meczem, już mamy mecz prawie, a chłop do mnie mówi, że taką fryzurę to on miał w liceum, nie? Jak ja mam teraz. No i co ja mam powiedzieć? No to ja mu od razu mówię, lepiej mieć jakąkolwiek niż nie mieć włosów, nie? Bo już tam, on modliwy się dzięki temu też. No bo już tam prześwity lekkie ma, nie? No i już chłop zgasł. Ale ty też masz, Kuba, trochę taką duszę południowca chyba. Ojej, bo ja po prostu kocham słońce, no. Jak ja nie mam słońca, to... Maruda jest w domu, to taka, że... Czyli takie 7 miesięcy jesteś marudą. No, przynajmniej. Kolejne pytanie. Jego najlepsza i najsłabsza cecha jako piłkarza. O, to niczym... To może myślałem, że to jakieś pytanie od sztabu trenerskiego, no bo oni lubią takie chyba w ankietach wam zadać. Spotkanie ze sztabem właśnie to będę za chwilę miał. Prawdopodobnie nie wiem, tam jutro czy pojutrze. A już na live zadają, no coś takie... Sprytni są. Oj, myślałem, że nas jakiś sąsiedzi. Sąsiedzi coś nas. Ale powiem ci szczerze, że to codziennie się coś dzieje, bo wczoraj z kolei
Chyba pracownicy hotelu albo jacyś tutaj budowniczy decydowali się, że będą wiercić o tej porze w czasie live'a. Ale tak, twoja najlepsza i najgorsza cecha jako piłkarz. To bardziej cecha, czy takie czysto umiejętności raczej chyba chodzi? Pewnie. Jako cecha. No ale pewnie umiejętność to ta mobilność lewa, prawa noga pewnie też, nie? Troszkę. Ja mam takie wrażenie, że na lewonożnych to często się patrzy właśnie, że to prawą to już nic nie potrafi, wiesz, nie? I takie tego typu teksty. No bo, jak z prawonożnymi to często tak jest pewnie, nie? Nie, prawonożny to jak ma tą lewą kulawą, to nagle nikt nic nie widzi, nie? Ale jak lewonożny ma prawą kulawą, to od razu każdy tam zaznacza, nie? Nie wiem, czemu tak jest, ale może dlatego, że mniej lewonożnych, coś w tym stylu. Ale nie, taką może nie najsłabszą, natomiast wiem, że w sensie trochę dziwne, że nie potrafię w ogóle tego przełożyć na boisko, to na pewno gra jeden na jeden, gdzie praktycznie w ogóle nie podejmuję takiego pojedynku, a wiem, że powinienem umiesz. I wiem, że umiem po treningu, że jak jest typowo ćwiczenie wyizolowane, że mamy to robić, no to ja po prostu umiem to robić, a nie wiem dlaczego w meczu za mało tych pojedynków jest, to na pewno. A najlepszą cechę? No nie wiem, też nie lubię jakoś tak siebie chyba chwalić, więc... Już mówiliśmy, że jesteś skromnym człowiekiem. No, w sumie tak. Więc nie będę tutaj chyba wymieniał. Jak ktoś sobie obserwuje dłużej wartę, to z pewnością wie, no. Też zachęcamy, niech na czacie ktoś napisze, jaka jest najlepsza cecha ich zdaniem. Kuby... Mamy kolejne pytanie. Już widzę uśmiech, to coś tam znowu jakiegoś szyderczego pewnie. No dobra. Pan dawaj. Oti pyta... Znowu pan czy największy modniś w drużynie to jury? Kurde, już mi zaciekawiło mnie, kto to jest ten Oti. Czy to jakaś osoba tutaj wewnątrz? Nie, już drugi dzień jest, tak jak już ci mówiłem, Kuba, więc... To na pewno. Ktoś wierny. No. Zieloną barwą. No właśnie. Czy jury jest największym modnisiem? W sumie może być. Na przykład dzisiaj pokazywał, że dwa zdjęcia, które a propos ty mu wysłałaś, i mówi, zobacz, jedno zdjęcie, fryzura taka oklapnięta i jak ja źle wyglądam, a druga taka do góry i zobacz jak super. No to może być, że z modnisiem, no, pasowałoby. Okularki tam nosi, coś się buja, no niech będzie, nie? Zawsze jakiś tam... Jest lans. Lans, jakieś tam świecidełka, łańcuchy, tak, bazar turecki, no właśnie. No to tak, jury, z pewnością jury, no. Jak wspominasz grę z Bartkiem Kilibą? W samych superlatywach, no co ja mogę powiedzieć, no to był mój, czy jest, cały czas przyjaciel i po prostu mi się wydaje, że rozumieliśmy się bez słów, zawsze właśnie z nim byłem wcześniej w pokoju, znamy się też z Jarocina, no kupę lat po prostu się znamy też od dzieciaka, można powiedzieć. No traktowałem go po prostu jak starszego brata i bardzo mi brakuje takiej osoby, właśnie teraz w Warcie i no co, no już było, minęło, ale super mi się grało, no. To jest jednym słowem mogę powiedzieć. Pozdrawiamy też Bartka tutaj. Mamy jeszcze jakieś... O, i to tak. Był właśnie prawdziwy lider drużyny, prawdziwy kapitan. Ale Kupon też jest dobrym kapitanem. No oczywiście, że jest dobrym. Twój idol w piłce nożnej. Obecnie, znaczy muszę powiedzieć tak, że aktualnie nie mam jakiegoś takiego idola. To ty starasz się teraz być idolem dla innych. Nie, wydaje mi się, że jak jesteś tyle lat z czymś związany, no to troszeczkę, może nie, że zanika, ale tak, inaczej się już na pewne sprawy patrzy. Natomiast kiedyś bardzo uwielbiałem Zidana i po prostu to był dla mnie taki idol, byłem no mega zakochany. Czyli nie miałeś ulubionego piłkarza lewego obrońcy? Nie, no Carlos też był oczywiście, bardzo go lubiłem. Później Marcelo trochę. Ale też Juninho Pernambucano. Kiedyś tam mojemu przyjacielowi zawsze strzelałem takie wolne i zawsze puszczał, więc... też go bardzo lubiłem tego piłkarza naśladować. Więc to tak te... ci piłkarze. Brazylijskie klimaty. Tak, no. I znowu tutaj to... Słońce. Słońce. No. Słońce. Audycja słońca.
Myślałam, że to by było ostatnie pytanie, ale nasz pan Krzysztof Bąk postanowił jeszcze na zakończenie zadać jeszcze jedno pytanie. Kogo ci najbardziej brakuje ze starych zawodników z Warty? No pewnie Kolby. No tak, wspomniałem Kolby, nie? Ale było wiele osobistości. Wymień jakichś wariacików jeszcze z tym. Wariaciki typowe? No to Jakubek. No, Jakubek z takim wariacikiem. Ale by się tutaj Jakubka na taki taras wprowadziło, nie? Właśnie. Tylko mi nie byłby mamy... problem, nie? Bo troszeczkę przed kamerą to koleżka by się mógł, tak wiesz, musielibyś... otworzyć, nie? By tam zaczął panikować, coś. Myślę, że w przypadku Jakubka ta twoja formuła, jak twoja córka ma właśnie w przedszkolu, tak, że ukryta ja kamera. Byś zrobił ze mnie szpiega, ja bym gdzieś tutaj, wiesz, w kaptur, tak, coś. Tak, jakiś mikrofon, żeby było słychać, o czym rozmawiacie. No i wtedy ludzie by go poznali, jak to jest złoty człowiek, to naprawdę, myślę, że byłby show, nie? To Jakubka, wtedy by Michałowi też zdrowia życzymy. Te 6 osób by nie oglądało, tylko tam przynajmniej 100 razy tyle, nie? Miało mi zdrowia tych rzeczy, bo wiemy, że ostatnio. No tak, z kontuzji, chłopak. No, ostatnio właśnie cały czas tam się boryka z jakimiś kontuzjami i. Misiu, wiem, że i tak tego nie będziesz słuchał, ale może ktoś ci powie, no weź się chłopie do roboty, no. Ale ja z Jakubkiem miałem nawet tę sposobność kiedyś w dawnych czasach Warty pisać raz na Messengerze jakiś wywiad. No. I nawet odpisał wtedy. To, tak? To było szokujące. Odpisał, że nie udzielę. Ale to też zupełnie inna szatnia była. Nie, odpisał, co odpisał? Nie pamiętam właśnie. No dobra, to już nie pamiętam, ale ja mogę odpowiedzieć, no, że nie udzielę, no pewnie. No tak, tak, to też trzeba przyznać, że właśnie... A bo jak Michał... pojadę tam do Radomia, nie? Ale że na razie się nie wybieram, no. I teraz nie sprawdzę w ogóle, dobra, nie wiem, czy Jakubek jeszcze posiada takie... serwisy i portale. Czy to już koniec naszych pytań? Nie koniec pytań. Pojawiło się jeszcze pytanie, jakiego trenera wspominasz najlepiej w swojej karierze? Teraz Kuba powie, że każdy trener... No wiesz, no ciężko jest mówić publicznie, tak, ogólnie. Ale bardzo dobrze wspominam trenera Niedźwiedzia, no bo to była taka osoba, która po prostu dała mi drugie życie piłkarskie i dzięki niemu jestem w Warcie tak naprawdę, bo już nie miałem ochoty grać. To już tą historię tam już wachlowaliśmy pewnie ze 100 razy. No i po prostu to jest taka osoba. No. On dał mi drugie życie piłkarskie i zawsze jak mam okazję z nim porozmawiać, to po prostu ja o tym pamiętam i zawsze mu za to dziękuję. No. Jeszcze jakieś pytania? Nie, to już jest koniec naszych pytań. Widzisz, Kuba, chyba całkiem przyjemne te pół godziny, no, które tutaj się... Pół godzinki? No, pół godzinki? Fajne, czy było pół godzinki? Myślę, że... Mniej więcej pół godziny, panie Jakubie. Pozdrawiamy Krzysztofa Bąka. Pozdrawiamy Krzysztofa Bąka, pozdrawiamy Otiego. Też ciekawy. Oti prawie jak Oski. Jeszcze jest jakieś pytanie. Jeżeli chodzi o użytkownika Oti, to napisał nam właśnie teraz, a propos tego Otiego, to trenowałem w Warcie 13 lat i tak od ponad 20 jej kibicuję z treningów. Możesz pamiętać Filipa Brzostowskiego oraz Darka Wróblewskiego, to był mój rocznik. Nawet grałem na twojej pozycji. I to jest Oti. No to oczywiście, że tych chłopaków znam. Kojarzę. No ale Oti to się przedstawi w końcu. Oczywiście, że znam, no przez nimi też tutaj miałem styczność, nie? Byliśmy razem. Z Wróblewskim chyba akurat nie, ale z Przosą byłem, no. To graliśmy normalnie razem. Jeśli chcecie, ale go spotkałem ostatnio. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kim jest Oti, no to musicie po prostu wtedy śledzić nasze kolejne programy. Będziemy to tak co jakiś czas wałkować i wachlować. To... Ostatnie pytanie od Otiego, jaki był najlepszy żart w szatni? Ojej, jaki był najlepszy żart w szatni lub psikus, w szatni Warty Poznań? Nie no... taki, który możesz tak, opowiedzieć. No właśnie, w życiu to jest tak, że jest... Nie mogę powiedzieć o jednym żarcie, no bo to praktycznie co codziennie albo co drugi dzień się jakiś żart tworzy. A życie to jest żart czasem. Tak, życie to jest żart, no zwłaszcza w tej naszej piłkarskiej szatni, nie? Natomiast wiele... no są nie do opowiedzenia, tak jak mówisz. Na pewno te, które się pamięta. A takie lajtowe... Taki lajtowy żarcik, co tam ktoś zrobił, no. Słuchaj, nawet Stróżol był w stanie opowiedzieć lajtowy żarcik. Dima mi tam nakleja coś tam na przykład, ale to już nie będę recytował tego tam dosłownie, że nie wiem, że tam jestem taki i owaki, na przykład jakieś tam taśmy na kubki, coś tam mi dorysowują, albo coś w tym stylu, no takie żarty trochę szkolne, no. Tak. Wszystkie przedmioty, chodzi chłop, mi podpisuje, zabiera klapki, tam jakieś takie coś, nie?
buty, coś tak. Dzisiaj byłem w basenie, gościu. No malaka. Przybiega, bierze mi klapek i ja mówię, no daj sobie już spokój, chłopie, no jest, przebiegłem tyle kilometrów dzisiaj, że nie mam siły cię gonić. No. Malaka. No. Kuba, tak jeszcze zanim zakończymy. Czytasz jakąś książkę teraz? Nie, wiesz co? Ostatnim razem wziąłem książkę. Ona się nazywała... Czekaj, jak ona się nazywała? No chyba właśnie nie rozmawialiśmy nawet wtedy o tym. Tak, to było coś z talentem, tylko nie pamiętam, czy to był Łowca talentów, czy Szukaj talentów, coś w tym stylu. Tak, bo... Natomiast w tym roku pomyślałem sobie, no gdzie ja się... A przeczytałeś ją w końcu wtedy? Nie. Ja nie wiem, czy ty mi jej nie poleciłeś, ja ją chyba przeczytałem. Wiesz co, ja nie wiem, przeczytałem ją tam tak naprawdę w połowie gdzieś tam, nie? I... Ona chyba była o talencie w sporcie, tym jak możemy to... Tak, żeby nie marnować. Marnować, tak, ja przeczytałem tą książkę jakiegoś... Nie wiem, czy chodziło o to, że... Gościa skauta chyba byłego, tak, czy tak, kogoś takiego. Tak, z Danii. Tak. I to mi właśnie też jeden z moich przyjaciół dał, że mi przeczytał. I obiecałem, że mu przeczytałem, ale nie przeczytałem. No przeczytałeś do połowy, czyli do połowy nie jest. Czyli można powiedzieć, że czytam. Ta, jeszcze nie skończyłem. Tak. No, tam mniej więcej jest właśnie o tym, że często... nie widzimy w kimś talentu, a za chwilę może po prostu się okazać jakąś perełką. I tam był przykład Simona Kiera, który w ogóle się nie łapał tam w wieku, nie wiem, 17-16 lat. I go skreślali w Danii. Pierwszy był, po prostu było jakieś tam zebranie trenerów i kogo trzeba odpalić, no to on był do odpalenia. Natomiast koniec końców wiadomo, że zrobił dużą karierę. I też były takie różne przykłady z życia, że często te osoby, które w młodym wieku osiągają jakiś duży sukces, to ciężko jest im się przebić i ten sukces osiągać w seniorskim już takim życiu. I to w piłce chyba bardziej. Tak, dużo, bardzo to widać. No, że często te osoby, które są gdzieś, nie wiem, można powiedzieć w trzecim, czwartym rzędzie, nie wiem, może na początku wolniej dojrzewały, albo po prostu też miały pozytywne cechy, takie jak samozaparcie i więcej pracowały, no to po prostu ten sukces gdzieś odnoszą. Czyli ciężka praca. Tak, a wracając do tego, że czytam, no nie czytam teraz, no bo stwierdziłem, że nie będę się oszukiwał, nie mam czasu, a jak mam czas, to właśnie sobie pogadam, zadzwonię do rodzinki, czy obejrzę tam córkę i albo po prostu się prześpię, nie? No bo nie... Muszę się jakoś regenerować. Do sam to jest bardzo przyjemna aktywność. Tak, no oczywiście. No. No, dobrze, pani Kuba. Dziękujemy. Taką jakąś insiderską, że myślałem, że tutaj będzie ktoś... No, ciekawe, kim jest Krzysztof Bąk, nie? Krzysztof Bąk. Dziękuję wszystkim za te pytania, które tutaj padły, bo no to wy tworzycie ten program. Odsyłamy też do innych naszych programów, wideo, które się ujawniają na naszych mediach. A kogo zapraszamy? Kogo zapraszamy? Kuba, może zróbmy taką nową tradycję. I trenera Dominika już zaprosiłem. Trenera Dominika, ale możesz wytypować, bo wiemy, że no, z trenerami jest ten problem, że w czasie tej audycji oni mają rozmowy z zawodnikami, więc przez to jest to troszkę ciężkie. Właśnie, ale... przecież chwilą powiedziałem, że nie miałem czasu na nic. Kiedy ty byś ich miał w ogóle te taki live zrobić? No to prawda, to prawda. Musiałbym ich chyba, nie wiem, mieć tu 5 krzeseł i albo założysz rzucić tu kamerkę i będziesz chodził, on, tam trener będzie coś jadli. Trenerze! Jest nie trener tych dwóch ziemniaków. Nie, proszę tak nie tłusto. No. Ale niech trener mi odpowie szybko na jedno pytanko. Nie no, możemy Kuba zrobić taką nową tutaj mikrozabawę, że wytypujesz tego, po którego się teraz udamy. Albo chociaż dwóch, żebyśmy mieli jakąś opcję rezerwową. A jak będzie zagraniczny, no to... No to... Mamy możliwości takie, że będziemy to wszystko tłumaczyć, czy raczej bez sensu? I wtedy będziemy jakby... Ja wiem, kogo ty chcesz to wytypać. Ale jemu to chyba zimno będzie na tym balkonie. No, będzie mu zimno, no. O, w kurtce, z Daszkiem. Dobra, no to dawaj tego Modnisia. Modnisia? No. Modniś... I przyjdzie cały ten toru, niech tam coś poogląda, może jakiś... Wiesz, zaprosiłeś gościa, zjarać się na to, 6 osób ogląda, a toruj to tam, wiesz, pato celebryci tam są. 091. No, jury może tam przyciągnie kogoś, nie? Dobrze, a więc już zarówno Konrad też sugerował, że być może Maciek powinien tutaj no, zawitać. To, słuchaj, no, to nie jest przypadek. No. To nie jest przypadek, Maciej Żurawski. Idziemy po ciebie. Łowca skóry, idzie po ciebie. Ale jeśli macie jakieś też inne sugestie oprócz Żuriego, na to kto ma tutaj zasiąść, to oczywiście piszcie w komentarzach, bądź piszcie na Instagramie, bądź piszcie gdziekolwiek. Ale myślę, że tak może to już wkrótce wyglądać, że Maciej Żurawski zawita na balkon Hotel de Sens w Side. Bo tutaj
Greenseed Alive powróci już wkrótce, czyli jutro wieczorem. Za dzisiaj dziękujemy. Jakub Kiełb. Dziękuję bardzo. A więc legenda, bądź przyszła legenda tego klubu. Klaudia Berda nas tutaj dzisiaj produkowała i produkowała się też z pytaniami. Ja nazywam się Piotr Krzyborowski i oczywiście zachęcamy do łapy w górę i subów.